Na portalu Wideotesty co jakiś czas staramy się dostarczać Wam treści związanych z tworzeniem materiałów wideo. Tym razem ponownie zagłębimy się w ten temat i przyjrzymy się bliżej jednej z kamer o miniaturowych wręcz gabarytach. Tego typu urządzeń na rynku jest już całkiem sporo, ale ta, o której opowiemy dzisiaj, ma jedną niepowtarzalną cechę. Mowa oczywiście o Polaroid Cube, które na swoim wyposażeniu ma magnes, a dzięki temu można ją zamontować na praktycznie każdej metalowej powierzchni. Jak ten produkt spisał się w naszych testach? Zapraszamy na recenzję. Budowa i cały zamysł designerski kamerki Polaroid Cube jest bardzo klarowny i niezwykle prosty. Jak sama nazwa wskazuje, urządzenie ma kształt nieco przerośniętej sześciennej kostki do gry. Jest to aktualnie najmniejsza kamera sportowa Full HD na świecie. Na jednej ze ścian zamontowano 35mm obiektyw, którego kąt widzenia wynosi 124 stopnie. Po przeciwnej stronie umieszczono zabezpieczający kapsel, pod którym kryją się gniazdo kart microSD do 32 GB, przełącznik rozdzielczości 720p, 1080p oraz port microUSB 2.0. Na dole z kolei znajduje się wcześniej wspomniany magnes. Na samej górze zaś obecny jest jedyny przycisk, który umożliwia uruchomienie kamerki, włączenie nagrywania i robienie zdjęć. Obok niego zlokalizowana jest jeszcze dioda sygnalizująca stan urządzenia. W środku kostki zdecydowano się umieścić akumulator, który pozwala nagrywać nawet do 90 minut bez przerwy. To by było właściwie na tyle, jeśli chodzi o design i elementy funkcjonalne. Nie ma ekranu, opcji przybliżenia, ręcznego nastawienia ostrości czy innych podobnych funkcji znanych z większych kamer. Co jest natomiast przewagą Cube'a, to niezwykle kompaktowe wymiary, niska waga, zaledwie 50 gramów, świetna ergonomia i poręczność oraz stosunek ceny do jakości i oferowanych możliwości. Kamerkę można dorwać już za 400 zł, a cena zapewne niedługo jeszcze się obniży ze względu na premierę drugiej wersji kamerki Polaroid Cube Plus. Link do aktualnych cen znajdziecie jak zwykle w opisie tego filmu oraz w segmencie kart przy tym filmie. W zestawie z kamerką nie uświadczymy żadnych dodatkowych akcesoriów, niemniej jednak sam magnes daje już nam spore możliwości. Oprócz urządzenia w pudełku znajdziemy jedynie instrukcję obsługi i gwarancję oraz przewód microUSB. Jeżeli jednak komuś byłoby to mało, to firma Polaroid oferuje szerokie spektrum innych mocowań. Dwa wysłano nam do testów. Pierwsza pozycja to adapter na gwint 1/4 cala, dzięki któremu Cube'a będziemy mogli umieścić na statywie, natomiast drugi gadżet to obudowa wodoodporna z przyssawką. Wszakże produktów jest jeszcze więcej. Ich listę oraz ceny znajdziecie w rozwinięciu tej recenzji, wersja tekstowa, link w opisie. Adapter na statyw działa bardzo dobrze i dzięki temu można umieścić Polaroida na statywie lub malutkim tripodzie. Rozwiązanie jest więc bardzo pomocne i bardzo przydatne. Natomiast jeśli chodzi o obudowę wodoszczelną, to nasze uczucia są mieszane. Oczywiście z odpornością na wodę nie ma problemu, tutaj wszystko stoi na najwyższym poziomie, ale przyssawka ma dziwny system odsysania powietrza. Zazwyczaj robi się to za pomocą jakiejś dźwigienki, którą przyciska się plastikowy element do gumowej podstawki, natomiast tutaj trzeba mocno przycisnąć uchwyt do powierzchni, a następnie całą konstrukcją przekręcić. Jest to nieco uciążliwe, szczególnie jeśli do danego miejsca nie mamy zbyt dobrego dostępu. Z tego też powodu uchwyt kilkukrotnie się odklejał, kiedy przytwierdziliśmy go na przykład do przedniej szyby w samochodzie. Jednakże umieszczony na przykład na domowym oknie już trzymał się znakomicie. A jak sprawuje się samo nagrywanie? Cóż, trzeba przyznać, że całkiem przyzwoicie. Jedynym mankamentem wydaje się być stosunkowo niski bitrate wynoszący około 7,8 megabitów na sekundę. Jakość jest więc gorsza w porównaniu do GoPro Hero 3 Plus czy HTC RE, natomiast cena Polaroid Cube rekompensuje ten minus w 100%. Całość działa stabilnie i płynnie, zarówno w miejscach dobrze oświetlonych, jak i w gorszych warunkach. Natomiast podczas kręcenia z ręki drgania nie są aż tak zauważalne, ale głównie sprawdzaliśmy możliwości podczas mocowania za pomocą magnesu. Do naszych testów używaliśmy głównie samochodu i roweru. Kamera ani razu nie spadła, co oznacza, iż sam magnes jest niezwykle silny. Oczywiście wszystko zależy od powierzchni i miejsca. Jeżeli Cube będzie trzymał się tylko częściowo na nierównomiernym elemencie, to prawdopodobieństwo, że wyląduje na ziemi, się zwiększa.
Oczywiście urządzenie jest w małym stopniu wstrząsoodporne, lecz przy większej sile czy wysokości nie liczylibyśmy na pozytywne rezultaty upadku. Jeżeli więc chcemy zachować pełne bezpieczeństwo, lepiej dokupić któryś z akcesoriów pasujący do uprawianego przez nas sportu, na przykład mocowanie na kask czy rower. Jakby nie patrzeć, kamerka Polaroid Cube to także świetne narzędzie szpiegowskie. Miniaturowy przedmiot łatwo można ukryć i nagrywać interesujące nas zdarzenia. Producent podaje, że sprzęt może spisać się także jako ukryta dziecięca niania w formie zabawki. Wzbudzi zainteresowanie najmłodszych kształtem i kolorem, a rodzice będą mieli możliwość obejrzenia zabaw swych pociech, gdy maluch pójdzie już spać. Aczkolwiek my uważamy raczej, iż funkcja rejestratora samochodowego jest już znacznie lepiej uargumentowana. Chcielibyśmy jeszcze zwrócić uwagę na zabezpieczenie elementów wewnętrznych, czyli tak zwanego przez nas kapsla. Aby go odbezpieczyć, trzeba mieć odpowiednie narzędzie. Paznokciem tego niestety nie zrobimy, jednakże możliwości jest wiele: sztućce, nożyczki czy nawet wojskowa blacha. Niestety po ciągłym otwieraniu i zamykaniu pozostają widoczne ślady użytkowania. Przynajmniej nasza niebieska wersja testowa uległa także dość trudno zmywalnym zabrudzeniom na narożnikach, co widać na zdjęciach i filmach prezentujących kostkę. Dźwięk nagrywany jest naszym zdaniem na odpowiednim poziomie. Teraz słyszycie jego próbkę z odległości około 30 cm. Pozostała jeszcze jedna kwestia, mianowicie ta związana z oprogramowaniem i sterowaniem kamerką za pomocą komputera. Otóż po otwarciu folderu karty pamięci ukaże nam się aplikacja o nazwie Polaroid Cube. Wystarczy ją uruchomić i przed naszymi oczyma pojawi się możliwość edycji kilku, chociaż niewielu opcji. Możemy zmienić częstotliwość migotania w dwóch poziomach 50 i 60 Hz, dodać znacznik czasu i włączyć nagrywanie w pętli. Te dwie ostatnie opcje to funkcja rejestratora samochodowego. Nieco niżej modyfikacji można poddać brzęczek Cube'a, przyciszyć lub całkowicie go wyłączyć. Skromnie bo skromnie, ale zawsze coś. Reasumując dzisiejszy test, musimy przyznać, iż Polaroid Cube bardzo nam zaimponował. Jest to produkt godny polecenia dla miłośników sportów ekstremalnych czy amatorów nagrywania, którzy po prostu chcą łatwo i sprawnie uwiecznić jakieś wydarzenie lub moment ze swojego życia. Nie będziemy zestawiać tej kamerki z GoPro, ponieważ to produkty z dwóch zupełnie innych kategorii. Cube stawia przede wszystkim na niewielkie rozmiary i niską wagę, ale także stosunkowo małą cenę i to jest właśnie jego wielka zaleta. Jeżeli ktoś ma zamiar zabierać taką kamerkę na wakacje czy na koncerty i co jakiś czas nagrać może coś innego, to jak najbardziej jest to urządzenie do tego stworzone, które będzie dawało porównywalną frajdę do dużo droższych kamerek typu Action Cam, czy to sportowych, czy bardziej uniwersalnych, takich właśnie jak Polaroid Cube. Ze względu na wszystkie wyżej wymienione powody, możemy z ręką na sercu temu produktowi przyznać dwa nasze odznaczenia, a mianowicie cena oraz design, za wyjątkowo małe wymiary i poręczność oraz za przystępną cenę. Jeżeli chcecie oglądać więcej filmów, padnijcie na wideotesty.pl, zostawcie palec w górę, jeżeli ta recenzja Wam się podobała, no i skomentujcie poniżej, co Wy sądzicie o Polaroid Cube. Nie zapomnijcie także o subskrypcji tego kanału i zobaczenia, co oferujemy na naszych profilach, na portalach społecznościowych, Facebook, Instagram, wszystkie linki w opisie tego filmu. Trzymajcie się, pozdrawiam, do usłyszenia, pa pa!